Oczywiście jesteśmy artystycznym małżeństwem, ale... To jest to w ogóle, trzeba by zdefiniować artystę, to znaczy. Bardzo skomplikowane pytanie. U nas akurat jest, przynajmniej ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie artystów jest bardzo dużo. Właściwie większość mojej rodziny ma coś właśnie wspólnego z tą dziedziną. Dlatego dla mnie to jest zupełna normalność. Ja właściwie obracałam się zawsze wśród aktorów, więc dla mnie to jest takie typowe, zwykłe, normalne, artystyczne małżeństwo. Tak, a ja po prostu nawet nie lubię słowa artysta, bo to nie kojarzy mi się z pieniędzmi. To są żarty. To są żarty, nie? Nie wiem, czy wyczuć waszych widzów, na ile oni łapią żarty. Ale nie, no ja myślę, że to wiecie co, no to jest takie małżeństwo jak każde. No jest małżeństwo lekarzy, akurat studiowaliśmy razem. Statystyki pokazują, że najwięcej małżeństw jest właśnie ze studiów, wobec tego pewnie gdybyśmy... Tak, spełniamy te normy takie. Tak, spełniamy takie standardowe normy. Jakbyśmy razem studiowali na Politechnice, to też pewnie byśmy byli małżeństwem inżynierskim. Ale nie uczyliśmy się także. To się tak z zewnątrz wydaje, bo bycie popularnym to jest takie, takie dosyć enigmatyczne i rzeczywiście jak ktoś z zewnątrz mówi o jakiejś popularności, no to wtedy można powiedzieć, ale nasze życie jest dokładnie takie, wygląda jak życie... No każdego. Myślę, że przecież też raczej bym tych nie przesadzał, że media jakoś się z nami specjalnie nie interesują. A jeżeli chodzi o taką sytuację prywatną, to też kwestia jest też postawienia granic i większość ludzi to, to rozumie. Wiesz, to nie jesteśmy gwiazdami Hollywood. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Myślę, że takiej uniwersalnej zasady nie ma. Jak dla mnie ważne jest poczucie humoru. Tak, no i to w ogóle, że trzeba się lubić też. Właśnie, przede wszystkim trzeba się lubić. Trzeba się lubić. No i uroda też pomaga. No to tak, tak to zdecydowanie. To jest ładna, to rzeczywiście to jest dla mnie duże ułatwienie. No i że Paweł jest piękny, to też tak, no. Nam bardzo ułatwia. Tak. Ja mam wrażenie, że przy tobie trochę, jak to powiedzieć, mniej, nie jestem taki radykalny. No tak, tak, tak. A ja lubię. Może rzeczywiście, a Paweł też pokazał mi różne inne strony patrzenia na różne sytuacje. Które, tak. A nie miałam wymienić jakiejś takiej jednej rzeczy. Zawsze się dogadywaliśmy. No, może brzmi to jak frazes, ale... Nie było więc na mnie jakichś większych światopoglądowych różnic, nie? Nie. No bardzo mi jest przyjemnie. Ja w ogóle byłam zaskoczona. Oboje byliśmy zaskoczeni popularnością tej piosenki, prawda? Która po prostu wystrzeliła w kosmos. I ludzie, ta piosenka zaczęła żyć własnym życiem. Ludzie sobie zaczęli ją dedykować. Także ta piosenka... No, jest napisana tutaj, prawda? No dla ciebie. Dla, ale tak naprawdę stała się hymnem o wszystkich osób, które chcą coś... Taką stała się pocztówką miłości. Tak, proszę. Więc ona już zaczęła żyć własnym życiem, więc jak ja ją słyszę, to zawsze jest mi przyjemnie, uśmiecham się, bo to jest taki bardzo pozytywny aspekt w naszym życiu, i, prawda? No. To właśnie pyta i to takie fajne coś.